Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady, Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zademonstrować nową, starą funkcję, która pojawiła się w iOS 16. Obiecałem Wam we wpisie o nowościach dostępnościowych z tego systemu, że zademonstruję działanie tej funkcji. Dlaczego nowa i stara jednocześnie? Nowa, no bo wreszcie zaczęła tłumaczyć na język polski strony internetowe, a stara, no bo już od dość dawna ona jest w Safari, tyle że nie tłumaczyła, nie działa. Tłumacząc na język polski. Jak to sobie sprawdzimy? Jesteśmy w tym momencie w Safari, mamy otwarte okno aplikacji, więc wejdźmy sobie na jakąś stronę internetową. Myślę, że najlepiej będzie, jeśli odwiedzimy sobie kilka witryn należących do różnych gazet albo portali internetowych. Zacznijmy może od BBC, bbc.co.uk. BBC strona główna, mamy tutaj idź, homepage, i już idziemy, wchodzimy na BBC stronę Banner, internetową, jak widzicie, mamy stronę po angielsku, więc jak działa tłumaczenie? Tłumaczenie działa w bardzo prosty sposób. Schodzicie sobie u dołu ekranu na pasek narzędziowy, dostępne czynności. I idziecie sobie, fokus voiceovera przesuwacie w lewo. Przyszli dalej, wróć. Poza pasek adresu. Adres. BBC. Jestem na adresie i idę raz w lewo jeszcze. Dostępne ustawienia strony. Mam tutaj przycisk ustawienia strony. Stukam sobie w ten przycisk. I tutaj mam kilka opcji, a nas interesuje. Poproszę o witrynę. Ukryj pasek na zgłoś problem z tłumaczem. Przetłumacz na polski. Przycisk. Przetłumacz na polski w tym momencie. Więc ja tutaj stukam i patrzymy, co się dzieje. Odwiedzony. Łącza BBC Video. Banner. Tam jeszcze sobie powtarza to, co mu się wcześniej zaczytało do bufora, a dotykam teraz witryny. Skonfiskowano rosyjski superjacht o wartości 63 miliony funtów, aby wejść pod młotek. Nagłówek poziomu 3. Łącze. No i tutaj Europa. Mamy, łącze. Może dajmy wejście sobie nagłówki. Pismo, wyrazy, wiersze, wybór te, głośny, język, nagłówki. Okej, okay. I skaczę teraz na pokrętle po nagłówkach. Dlaczego Dion zniknął z Francji? Nagłówek poziomu 3. Łącze. Premier Legły, bo urny Maud 03 Arsenal Saliba dodaje do Odegaarda. Nagłówek wiadomości. Król Zulusów koronowany pomimo rodzinnej waśni. Nagłówek poziomu autobus wdziera się na miejsce katastrofy. Plaże zamknięte po wpompowaniu ścieków do morza. Nagłówek okay. Poziomu 3. Odwiedzony. I jak widzicie, łącze. Mamy treść po polsku. Tutaj mam odwiedzony link, żeby Wam pokazać. Zajrzałem sobie wcześniej, klikam teraz jeszcze raz. I teraz otwiera nam się ten artykuł i coś tam sobie zaczyna czytać po angielsku voiceover, ale nie dajcie się zwieść, bo gdy tylko wyciszycie go na chwilę i dacie mu szansę. Podsekcja. Wielka Brytania. Mamy wszystko przetłumaczone na opublikowano początek polski. 21. Podsekcja. I normalnie artykuł możemy sobie przeczytać. Dlatego ścieki zamykają plaże? Wideo 12.01 w nocy i 52 sekundy dla opublikowano. Jeden dzień temu. Sekcja. CBB ceny w Srund, a klatka kluczowa krzyżyk 1. Zalecenia redakcji. Nagłówek poziomu 2. Ukraina pokazuje zniszczone rosyjskie. I tak dalej, i tak dalej. To jest adres. Angielski, BBC. Tak? Ale czy to działa tylko z angielskiego? Nie. Klikam sobie raz jeszcze adres. W adres, nie w pasek, bezpieczne. Tylko w adres, żeby się nam w ogóle rozwinął pasek. Adres. Wpiszmy sobie wejście może jakiś inny. Mamy angielski, to może teraz Divel. W-E-L-T.D.E. Orientacja pionowa. Świetne czynności. I zobaczmy, czy nam się otworzy Divel. Włączę baner. Mamy tutaj, widzicie, witrynkę po niemiecku. Znowu dotykam paska narzędzi u dołu ekranu. Mijam adres, klikam ustawienia strony i znowu zobaczmy, przetłumacz witrynę. Uwaga, polski. Nie było tam informacji, że na język polski jest taka możliwość, ale tutaj wśród zaproponowanych języków możemy wybrać sobie polski. Wiadomości. Przycisk. I znowu dotykam. Kiedy bezpieczeństwo i dobrobyt są wymienione w Indo-Pacyfiku. Nagłówek poziomu na żywotickie. Nagłówek wojna na Ukrainie. Rosyjski atak i na elektrownię jądrową. 4. Nagłówkach. Nagłówek Kanada. Nagłówek kanclerz odwiedza kowboja wojny na Ukrainie. 4. Nagłówek eksodus specjalistów. Nagłówek jak poziom więc 4. Widzicie, z niemieckiego możemy tłumaczyć, no to adres. Zobaczmy teraz. Pasek. Adres. Francuski adres. Na przykład. Adres. Pole tekstowe.
Adres. Pole tekstowe. Edycja. Wyjście ekranu. Braille. Orientacja zablokowana. Orientacja poziomowa. L-E-F-I-G-A-R-O-F-R. Orientacja pionowa. Lensigarów. Usuń. Idź. Idź. Niech nam się otworzy. Włączę na stronie. Sourced karting la prison de fresnes en BSP. Treść po francusku. No to znowu klikamy sobie. Ustawienia strony. Przycisk. Ustawienia strony. Zgłoś problem. Zgłoś problem. Przetłumacz witrynę. Pokaż rad. Przetłumacz witrynę. Przycisk. Przetłumacz witrynę. Znowu uwaga, nie ma polski. Opcji od razu, że na polski. Musimy polski sobie wybrać, czyli klikamy polski. Włączę na stronie. I zobaczmy, czy... Wyścig kartingowy w więzieniu Fresnes. Dupont Moretti wszczyna śledztwo. Łączę. Eksploruj obrazek. Mamy wyjście. Pismo ręczne. Znak. Wyrazy. Wiersze. Wybór tekstu. Głośność. Język. Na pustki. Zbudująca historia rodzeństwa. Zero secąd. Zbudująca historia rodzeństwa. Nagłówek poziomu 2. Łączę. Targi wina 2022. Targi nasz wina. Nagłówek poziomu 2. Odwiedzony. Mężczyźni też mogą być zapłodnieni. Kampania planowania rodziny budzi kontrowersje. Nagłówek poziomu 2. No łączę tak, artykuł. Zrozumiałem, plencja, że nie mogę go uratować. Są w związku z chorobą efektywną dwubiegunową. Nagłówek poziomu 2. Okay. Łączę no artykuł. To adres. Lefigoe. No pasek przewijania pionowego. 42. Adres. Adres. Lefigoe FR. Bezpieczne. Pasek narzędzi. Prześlij dalej. Wygasz. Wróć. Przycisk. Prześlij dalej. Wygasz. Wróć. Odśwież. Przycisk. Adres. Lefigoe FR. Adres. Pole tekstu. Wyjście ekranu Braille. Orientacja zablokowana. C O R R E R E. Kropka. Corriere. Corriere del I T. Orientacja pionowa. Corriere del idź. 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 Aller autonteno. Łączę na stronę. Source de karting. La diffusion de video de karting melant de tens. Publia Y 31 minut. Łączę. Afficher L. 0 secund soft. 0 secund soft. 0 secund soft. Sistema. Adres. Lefigaro. Pasek przewi. Adres. Lefigaro FR. Bezpieczne. Zwinien. Adres. Lefigaro. Pasek narzędzi. Prześlij dalej. Wygaszony. Udostępnij. To dajmy jeszcze raz. Odśwież. Przycisk. Adres. Lefigaro FR. Tak to jest jak voice over czyta. Pole tekstowe. Punkt wstawiania na końcu. Po polsku. Wyjście ekranu Braille'a. Orientat R. F. O. R. A. I. F. E. L. W. Ukość. Ukość. W. S. P. T. T. Na wszelki wypadek znak po znaku skasowaliśmy. O. R. R. I. E. R. E. Kropka. Cor. I. Cor. I. Jeszcze może się upewnimy, czy... T. T. Ok. Orientacja pionowa. Żeby nie było znowu błędnie zapisane wyraz. Usuń. L. Usuń. Idź. 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 Czy teraz nam się otworzy? Księżyc. Lekarstwo. Logo. Niebo. Łącz 2 stopnie tempo. Łączę. Obrazek. 0. Udinese. Łączę. 0. Łączę. Torino Lazio. De Unifem Mate di Immobile. Maje Unesano Bassi. Nagłówek poziomu. Adres. Corriere. Pasek przewijania pionowego. 70. Corso Inglese. Łączę. Adres. Corriere i. Adres. Klikamy sobie znowu pasek. Łączę. Pasek przewijania pionowego. 7. Pasek narzędzi. Narzędzi. Pokaż zakładki. Udostęp. Prześlij dalej. Udostępnij. Prześlij. Wróć. Odśwież. Adres. Sorry. Ustawienia strony. Ustawienia przycisk strony. Stukamy pokazuj w przycisk. Pasek, ukryj pasek narzędzi. I prosimy, żeby przetłumaczył nam witrynę. Musimy znowu uwaga wybrać polski. Polski. Abonati. Łączę banner. I w tym momencie już strona powinna obrazek być po polsku. Musz 0. Łączę. Lacium. Turyn Lacium. Dwa wybuchy immobile. Ale tempo pozostaje niskie. Direcut. Nagłówek 0-0. Letta Meloni. Porównanie telewizyjne 22 września. Krytyka ze strony Talento i Renziego. Odpowiedź, kontrowersje i zaprzeczenia, a następnie królowa PD wycofuje okay, kontakt jak widzicie, to na rosyjską działa, ale niestety mamy też języki, których ta funkcja systemowa nie tłumaczy. Adres. I tutaj wam pokażę bezpieczne też adres tylko dwa adresy. Bezpieczne. Mam nadzieję, że znaki tym razem się uda wszystko wyrazy, wiersze, wczytać. Pasek przewijania, pasek narzędzi, udostępnij, prześlij dalej, wróć, przycisk, odśwież, adres, corriere i, bezpieczny adres, pole tekstowe, edycja. Wejście, orientacja zablokowana, orientacja pozioma, tryb ekranu z przodu, t, i, krop, e, r, e, i, r, r, o, c, krop, w, ukość, ukość, dwóch, s, p, t, t, h. H, s, f, i. Orientacja pionowa. Utiset z ust. Idź. Idź. Siry si wąpsi. Łączę na stronie. Talentawet tytoja lej. Talentawet tytoja lej. Tle lejataj kut tlejt te ele olewia tytoja. Kuten lej tetun nisteita. Seksit tle wtun nisteida na wulakert tej tytoja. Prezentuję maina stylia si smyny na twój sen. Talentawet tytoja lej. Tle lejataj kut tlejt te ele olewia tytoja. Kuten lej pasek narzędzi. Helsinkin. Przycisk. Odśwież. Adres. I w tym momencie, jeśli klikam sobie ustawienia pasek strony, zarządzaj rozszerzeniami. To raport co my tutaj prywatne mamy? Ustawienia dot. Poprosił witrynę pełną. Ukryj pasek na pokaż radera. Skalę strony. Ustawienia strony.
przycisk. Mamy tylko i wyłącznie klasyczne opcje związane z ustawieniami tej strony, a nie mamy możliwości przetłumaczenia witryny z języka fińskiego na język polski. Tak więc nie mam nigdzie listy języków, które nie są wspierane przez funkcję tłumaczenia, ale ewidentnie jest tutaj kilka języków takich, które nadal nie są wspierane przez natywną funkcję, przypomnę, natywną, wbudowaną w przeglądarkę Safari w systemie iOS. I od wersji iOS 16 ta funkcja umożliwia nam tłumaczenie z wielu języków na język polski, ale jak przed chwilką Wam zademonstrowałem, nie ze wszystkich. Mam nadzieję, że ta funkcja wyda Wam się równie przydatna jak mnie. Zachęcam Was do jej testowania, do wykorzystywania. Uważam ją za całkiem fajną i liczę na to, że jeszcze więcej języków tutaj trafi, jeszcze więcej języków będzie obsługiwanych. I to tyle z mojej strony na dzisiaj. Pamiętajcie oczywiście o zasubskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, po to, aby nie umknęły Wam żadne nowości. A póki co, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam Was do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Kłaniam się nisko. Piotr Witek.